No, graj, Dorian, graj. Naszym gościem był DJ Thompson, czyli na co dzień chłopak z Goleniowa, a tak w ogóle to non-stop w podróży, bo ciągle jest zapraszany za konsolety na całym świecie. Jest bardzo młody, a już grał koncerty z Aviciim i zrobił oficjalny remix utworu Linkin Park. W tym roku był jedną z gwiazd festiwalu Sunrise. Dorian, jesteś z Goleniowa, a robisz ogromną karierę. No to wróciliśmy właśnie do mnie do domu. Może nie wygląda, ale na tym robiłem pierwsze swoje utwory. Na tym właśnie szlifowałem. Właśnie siedząc tutaj przy parapecie z dwoma moimi głośnikami od kina domowego zaczynałem i na tym powstały takie kawałki. Zresztą pierwszy remix mój do Lerwo albo słynny film Sunshine jeszcze jako Pixel Cheese. No, tak więc jesteśmy pod lokalem, który kiedyś zwał się stacją Luzna Rampa i tutaj zaczynałem, tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki jako 15-16-latek, pierwszy raz za konsolą, na początku tylko z samego po prostu laptopa, pykając, robiąc przejścia myszką w Virtual DJ-u, a później jakieś kolejne upgrade sprzętu, kontrolery, nie kontrolery, odtwarzacze CV i dwa lata później z tego lokalu praktycznie już, że tak powiem, no, się wyniosłem, skupiłem się w pełni na produkcji muzyki. Obie strony. Ty masz szczęście. Shit happens. Moja ostatnia szkoła, technikum informatyczne w Goleniowie. Tutaj zakończyłem swoją edukację i co, zacząłem karierę. Dosłownie z dnia na dzień, bo tuż po maturach zaczął się pierwszy koncert za granicą i od tego czasu tak już jest, tak już się kręci. Dorian jest najbardziej znanym absolwentem naszej szkoły, technikum numer 1. I myślę, że możemy być dumni z tego, że no pierwsze kroki na scenie stawiał, no będąc jeszcze naszym uczniem. Czy zanosiłeś na to, że Dorian niesie taki sukces? Czy to czuliśmy? No tak, to było jasne, że człowiek z taką determinacją, z taką dużą charyzmą, no, będzie w stanie podbić świat. Przypomina mi się taki moment matury ustnej z języka polskiego, na którą Dorian przyjechał bezpośrednio z lotniska z Berlina po koncercie. Zdał tą maturę bardzo dobrze i to utwierdza mnie w przekonaniu, że warto jest pomagać ludziom młodym, realizującym swoją pasję. Skoczy Tom Słup. Kariera tego mega zdolnego 22-latka rozwija się w oszałamiającym tempie. Parciuch. Parciuch indywidualista, jak postanowi to, żeby się paliło, to dociągnie. I tak samo jak z produkcją muzyki po prostu, w pewnym momencie poczuł, że... Nauczył się sam produkować. Że to jest to, że to jest to, co chciałby robić i po prostu szlifował to wszystko. Dorian, nie zmieniaj się. To najważniejsze. I zaczyna nasz człowiek 46 wśród najlepszych DJ-ów świata.